przy tej aktywności medialnej jest aktywny też, jeśli chodzi o oglądanie piłkarzy. Oczywiście, czasami no, jedzie na mecz Łęgowskiego, który grał wcześniej w Salernitanie, a w tym meczu wchodzi w 88 minucie. No masz szczęście, że w ogóle sędzia doliczył 8 minut, no to widział Łęgowskiego 10 minut. Leci na mecz Łakomego do Young Boys Brno i widzi go też niestety w końcówce, tak? No, mimo, że wcześniej Łakomy w lidze występował w europejskich pucharach nie bardzo. Oczywiście, no to wiesz, no, ale też zobacz, jaka jest prezencja też, jeśli chodzi o mecze, czy to Legia, Aston Villa, czy za chwilę go widzę. Ale Roman, zachwycać się tym, że trener jest na meczach potencjalnych kadrowiczych, to jest jego robota przecież. Ale ja się nie zachwycam. Będziemy chwalić... Santosa nie widziałem. No dobra, no to gańmy Santosa za to, ale... Tylko też nie przesadzajmy selekcjonera, że wykonuje swoją robotę, jest praca ubrana w biurze. Ale tezę, nie wsłuchałeś się w tezę, którą postawiłem na początku, że będzie zmiana przez to, że jest aktywny i chce tej zmiany. Prowadził młodzieżówkę, czyli co? Powoła tych samych piłkarzy, co Santos, to ja ci dzisiaj mówię, że nie. Ja tego nie wiem. Ale ja ci mówię, że nie. Wierzysz mi? Wierzę tobie zawsze. Dziękuję. Natomiast pamiętam, jak Michał Probierz był sceptyczny, jeśli chodzi o młodych polskich zawodników. Wiadomo, że teraz już... Ale prowadził młodzieżówkę od roku. O tym zapomnieliśmy. Czarek. Prowadził młodzieżówkę od roku. Ja bym chciał właśnie zobaczyć efekty jego pracy. Przepraszam, ale widzimy... Ale nie to, widzimy, jak się prezentuje. Poczekaj, momencie, Czarku, tak? Nie robi na tobie wrażenia ta lista, gdzie był Michał Probierz, to prawie jak papież, wiesz, z pielgrzymkami pojechał w paru innych miejsc. Trenerów wcześniej też jeździło, i Brzęczek jeździł, i Michniewicz. Każdy jeździli. Jeździł, i to naprawdę spektrum, to jest jeszcze za mało, żeby go ocenić, że to jest jakaś, nie wiem, radykalna zmiana.